Cześć, dzisiaj mamy kolejny dzień przygotowań. Kupiliśmy nowy akumulator kwasowy tym razem. Żelowy jest do napędu. A tutaj mamy akumulator kwasowy. Ten akumulator ma 80 amperogodzin. Były też setki, ale setka była dosyć długa i nie kupiliśmy jej, ponieważ by się nie zmieściła prawdopodobnie do komory. I bardzo ważna sprawa, ponieważ są dwa rodzaje akumulatorów kwasowych. Do samochodów i do właśnie przyczep kempingowych, żaglówek. I tutaj widać, że ten akumulator jest do żaglówek, do przyczep kempingowych i do pod namiot można sobie zabrać. Te akumulatory specjalne do kempingów po prostu mają lepszą regenerację po głębokim rozładowaniu. Takie samochodowe akumulatory, jak gdybyś je rozładował do zera, to po prostu one po kilku razach, jak je doładujesz, to po prostu nie trzymają energii. A te akumulatory specjalne, po prostu można je rozładować do zera, z powrotem naładować, dlatego one są trochę droższe. Za ten akumulator akurat daliśmy 520 zł, bez grosza. I warto taki akumulator kupić. Także zapamiętaj nazwę. Banner Energy Bull Onboard Power. Także zobaczymy, jak on się sprawuje w naszej przyczepie. Teraz go zamontujemy tam do tej wnęki. Jakbyś chciał kupić w internecie, to one są na przykład za 463 zł. Tutaj mamy ten sam model. Także w internecie można troszeczkę taniej go kupić. My niestety kupiliśmy go w stacjonarnym sklepie, więc może trochę przepłaciliśmy, ale już nie mamy czasu po prostu czekać na wysyłkę. Najpierw sobie znajdziemy te klemy stare. One gdzieś tu były. Tu mamy te klemy takie, które zdjąłem kiedyś. One są trochę posmarowane jakimś smarem, ale zamontujemy je z powrotem. Najpierw sobie przymierzymy. Ściąga się tutaj te osłonki i mamy bolce. Zobaczymy, czy to tutaj pasuje. Chyba tak. Super. No, super. Fajnie działa. Więc zamontujemy to na kablach. Przyniosłem wagę łazienkową i zważymy teraz ten akumulator. Jak widać, ma 20 kg. Czyli ten akumulator 80 jest lżejszy od akumulatora żelowego, bo jak pamiętacie na poprzednim filmie, ważyliśmy akumulator żelowy, to on ważył 26,1 kg, więc jest 6 kg lżejszy. Także oczywiście 5 amperogodzin mniej jest w tym akumulatorze, ale jest lżejszy, więc jakbyś kupował kwasowy, to zawsze masz zaoszczędzone 6 kg. Bierzemy trochę papieru ściernego. Troszeczkę odświeżyć klemy. Musimy to po prostu przejechać, żeby tak zmatowić. Te klemy też możemy od środka przeczyścić. Tu musimy zrobić taki ruronik z tego. To są dwie śrubki, które trzeba odkręcić i będziemy mogli zamontować tą klemę na kablu. My kupiliśmy sobie takie zaciski widełkowe i po prostu będziemy zaprawiać kabel, przewód i będziemy to wkładać do tej klemy. No. Takie zaciski kosztują wszystkie 4,14, więc około 4,14, około 70-80 groszy za jeden. No złotówki trzeba liczyć. A tutaj mamy kable, które podłączymy do akumulatora. No i tam jest klamra na pasek. Więc najpierw sobie założymy ten pasek. Tutaj mamy te przewody od akumulatora i teraz zamontujemy tutaj klemy. Jeszcze mamy taki pomysł, żeby zostawić te widełki, żeby można było w każdej chwili jeszcze wymienić akumulator na żelowy, czyli podmienić go, odpiąć od modułu, tylko od napędu, i jakby ten na przykład
się rozładował nam i nie mielibyśmy gdzie go załadować, to po prostu zamieniamy na żelowe. Tutaj mamy jeszcze te kable od napędu i wykorzystamy je do połączenia klem z tym akumulatorem żelowym, który jest w środku przyczepy. Zaprawiamy kable. Ta żółta plastikowa część się złamała podczas zaciskania, dlatego zostawiamy to bez. Teraz mamy takie koszulki termozgrzewalne, które były od napędu. I można je po prostu podgrzać i one się tak skurczą. I teraz takie przewody będę mógł podłączyć tam do żelowego, który jest za tą ścianką, żeby to przełożyć. To będzie już w ostateczności, ale chcę mieć po prostu jakby dwa źródła zasilania. Wyciągnę ten kabel tą dziurą, która tam jest za akumulatorem. Ona jest zasilikonowana trochę, ale będę mógł wyciągnąć ten przewód i podłączyć do żelowego akumulatora. A na razie te przewody podłączymy do tych bolców na akumulatorze kwasowym. Te przewody jednak nie wyjdą tą dziurką, dlatego zrobimy jeszcze jedną dziurkę, przez którą będziemy mogli przełożyć te przewody do tego akumulatora, który znajduje się tutaj w szafie. Tutaj patrzymy, czy otwornicą nie wjedziemy w akumulator i jak widać nie wjedziemy, więc możemy wiercić z drugiej strony. Tutaj mamy tą samą otwornicę, którą wierciliśmy w podłodze, to jest 2 cm średnica i wiercimy otwór. I teraz będziemy mogli przez ten otwór przeciągać przewody do akumulatora żelowego, który jest tutaj. Żeby te przewody nie wycierały się na tym plastiku, przez otwór przekładamy peszel. Ale weźmy 22, może przyniosę. Tak, ten jest za cienki. Damy 22 mm. A tak przy okazji, to jak tutaj jechałem, to zapłaciłem mandat 100 zł. Na 40 km miałem 64. Zagadałem się z Nadią i od razu suszareczka i puf! Udało nam się przełożyć peszel i teraz będziemy mogli w razie potrzeby te przewody. A zobaczę tylko, czy przejdą te przewody, dobra? Aha, jeszcze obcinasz. Żeby ten przewód można było łatwo przekładać, to po prostu ten peszel sobie obetniemy troszeczkę, żeby był krótszy. I teraz wygląda to tak i możemy przekładać przewód na drugą stronę i podłączyć do żelówki. Zobaczymy, jak to wygląda z tamtej strony. I jak widać, przewód ładnie przeszedł i kabel starczy do tego akumulatora. Możemy teraz cofnąć przewód i te końcówki podłączyć do akumulatora kwasowego. I teraz te widełki podłączamy do klem i jak będę chciał, to po prostu odkręcam te dwie śrubki i przekładam tam, ale na razie na stałe zrobimy klemy, żeby podłączyć ten akumulator, który dzisiaj kupiliśmy. Może nie będzie takiej potrzeby. No może nie będzie takiej potrzeby, więc nigdy tego nie zrobię. No i po dokręceniu tak to wygląda. Widełki
są dociśnięte przez te dwie blaszki śrubami. Jak będziemy się podłączać, nie? No, ale najpierw czerwony się podłącza, więc na razie tego minusa nie będziemy podłączać. Czerwony będzie. Teraz po odkręceniu śrubek wkładamy te widełki między blaszki i skręcamy mocno śrubokrętem. I mamy gotowe. Teraz możemy podłączyć do akumulatora. Trochę wazeliny technicznej, bo smar. Masz taką? Jak to wygląda? Chyba smar, ale raczej wazeliny techniczne. No, może. Jak nie mamy, to. Żeby tutaj nic nie działo, nie? No, żeby troszeczkę posmarować. Najpierw czerwony, najpierw plus. Nakłada się i się po prostu zamyka na dół i już klema trzyma. A tutaj drzwiczki nie urwią tego? Może na bok to przesunie jakoś? Może? Tak? Lepiej damy na boki, bo drzwiczki mogą po prostu... Ale kabelki nie starczą, nie? No ale tutaj musimy troszeczkę rozciąć izolację, bo nam nie starczy do tego bolca. Bardzo dobrze, wszystko pasuje. Możemy teraz poukładać przewody, kabel i zamknąć drzwi. Teraz możemy iść zobaczyć, czy wszystko działa. Idziemy do przyczepy, włączamy przycisk, przełącznik na pozycję car battery, który znajduje się tu. Jak widzicie, tutaj mamy car battery, to działa zasilanie z samochodu, a tu mamy caravan battery, czyli włączamy i od razu się tutaj napięcie pokazało na 12 V. I teraz możemy zobaczyć jakieś na przykład lampki. Ta działa, czyli wszystkie pewnie działają. Ta działa. A tak szczerze mówiąc, to tata ostatnio odkrył, że tu jest jeszcze lampka, ja o niej kompletnie nie wiedziałem. Ale mamy jeszcze tutaj świetlówkę, która w nocy może nam oświetlić tutaj umywalkę i całą kuchenkę. Jak mogłeś zobaczyć, montaż akumulatora przebiegł dosyć sprawnie, wszystko dzięki mojemu tacie. Tym razem jest on założony już profesjonalnie na klemy. Tak wygląda to wszystko, dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Cię serdecznie.